Mamy. A rączki jak pracują? Pipi, dużo. Ostatni kilometr mamy do zrobienia. Oliwka dzisiaj przez pierwsze 3 kilometry nie wykazywała entuzjazmu do biegania. Tata zresztą też nie. 31 stopni dzisiaj zapowiadali. Do kompletu tata wczoraj przebiegł 10 kilometrów w dwóch biegach. Jeden bieg to był 5 kilometrów non stop, drugi 5 kilometrów interwałowy. Jeden tata zrobił 25 minut, drugi 35 minut razem w godzinę. I dzisiaj wie, że ma mięśnie. Niektóre mięśnie czuje. Także może Oliwka wyczuwa empatycznie taty zmęczenie, nie było entuzjazmu. Tak, ale tutaj widzimy, entuzjazm już się pojawił. Nie, ale pierwsze 3 kilometry to było rozchodzenie, dopiero entuzjazm jest na 5 kilometrze. I trochę radości. Także zobaczymy, czy dzisiaj pobijemy rekord na 5 kilometrów, to się okaże. O ile jeszcze trochę pobiegamy, to mamy szansę, bo godzina 3 minuty z groszami jest rekord. Mamy właśnie podobny czas, więc wyłączamy kamerę i będziemy zaraz od drzewka do drzewka biec. Tak jak niedawno, tata wymyślił nową zabawę, od jednej latarni do drugiej biegniemy, a potem od tej drugiej do trzeciej idziemy i tak w kółko. I w ten sposób żeśmy nadrobili troszeczkę tempa. Po 3 kilometrach, na 4 kilometrze. No ale teraz już widzę, że się nóżki rozchodziły, jest znacznie lepiej, więc mam nadzieję, że Oliwka pobije dzisiaj swój rekord na 5 km. A wszystkim życzę miłego dnia! Minęło 5 km, Oliwka pobiła swój rekord. Zostało nam ze 100 metrów do domu. Już się nie musimy spieszyć. A do kompletu mamy zaliczone około godziny 1 minuty czas. I dzisiaj mogę stwierdzić, że Oliwka uczyła się asertywności, czyli mówienia nie. Dlatego się biegniemy? Nie. Że dzisiaj to był trening asertywności przez większość dystansu.